Cześć! Teraz obejrzymy, co prawda nie smartfon, ale najciekawsze moim zdaniem urządzenie mobilne na targach IFA 2022. Zrobił je Asus. To ZenBook 17 Fold. Urządzenie łączące w sobie cechy bardzo dużego tabletu, ultrabooka z elastycznym, jak widzicie, wyświetlaczem. Popatrzmy sobie kilka chwil na ten arcyciekawy sprzęt. Charakterystyczną cechą tego urządzenia jest to, że ma duży, ponad 17-calowy wyświetlacz OLED składany. Możemy mieć duży ekran, ale możemy też urządzenie ustawić w postaci laptopa, a do tego jeszcze położyć na nim dodatkową klawiaturę. Wygląda to może trochę dziwnie, ale w sumie ma to jakiś sens, bo tak naprawdę chodzi tu o połączenie bardzo, bardzo dużego tabletu z ultrabookiem. Jeżeli chodzi o specyfikację urządzenia, to teraz właśnie ją widzicie. Ja już nie będę czytał tej kartki, przeczytacie ją sobie sami. Natomiast samo urządzenie wygląda dosyć intrygująco, chociaż jak widzicie na załączonym obrazku, równie intrygująco ten ekran się brudzi. Najwyraźniej zabrakło tutaj jakiejś powłoki oleofobowej. Ciekaw jestem, jak będzie wyglądała trwałość tego ekranu, kiedy będziemy go często, gęsto czyścić. Myślę, że jest to taka pierwsza chyba wprawka Asusa do tej technologii elastycznych wyświetlaczy. Może kolejne modele będą jeszcze ciekawsze, jeszcze lepsze. Może tą wadę w postaci tego wyjątkowo mocno, jak widzicie, chociaż jesteśmy na targach, więc to urządzenie było macane przez setki już osób, ale może tą wadę w postaci szybko brudzącego się wyświetlacza dosyć szybko producentowi uda się wyeliminować. Niestety czas strasznie mnie goni, zatem muszę już kończyć wizytę na stoisku Asusa i pędzić dalej. Zapraszam na kolejne filmy. Do zobaczenia. Cześć.